Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Halls of Torment. Gra z kategorii jakże popularnych na Steamie gier pokroju Vampire Survivor, a więc bierzemy sobie jednego chłopka, który w tym przypadku jest miecznikiem i staramy się przetrwać walcząc z nieskończonymi, niekończącymi się hordami wrogów. Jak zwykle w przypadku takich tytułów patrzmy na to, co ciekawego zostało wprowadzone do rozgrywki, czy coś nowego może się tutaj pojawia, ciekawego, nietypowego. Zobaczymy, na razie mam informację taką, że właśnie ten chłopak będzie naszym głównym bohaterem, no i że bardzo was gorąco zapraszam do subskrypcji kanału, bo bardzo mi będzie miło, jeżeli to dla nas, mówię tak, by nas tu było 500, dla mnie zrobicie. Bardzo się wtedy ucieszę, to nie ma co ukrywać. Zweihänder w ręce ma ten oto tutaj chłopak, więc będzie atakował przeciwników w średnim takim stożku, w kierunku, który sobie obierzemy. Ma tutaj różnego rodzaju statystyki, jak widzicie, obrażenia, kryt, bonus z kryta, prędkość ataku, czy też odrzucenie przeciwników. Ma też podstawowe statystyki dotyczące jego życia, defensywy, siły czy regeneracji oraz prędkości ataku. No i z każdym poziomem będzie zdobywał dodatkowe możliwości. Okej, wiecie dobrze, prawdopodobnie, jeżeli oglądacie ten kanał, że nie jestem najbardziej, że tak powiem, szczegółowy i drobiazgowy, jeżeli chodzi o statystyki, więc sobie rozpoczniemy gierkę po prostu wybierając chłopka, no i zobaczymy, jak mu pójdzie w tym świecie. Mamy sobie takiego właśnie chłopaczka, on sobie biega. Taka grafika trochę w stylu... ciężko mi się odnieść. No bardzo stary gier, nie wiem, trochę Diablo 1 może mi się kojarzy, coś ten deseń. Tutaj są bardzo duży ekran, mapa startowa, więc prawdopodobnie to się wszystko wypełni wraz z rozgrywką. No ale my mamy zero pieniążków, zero możliwości, tylko nasz mieczyk, nawet nie mamy butów na nogach i możemy sobie wybrać, gdzie się wybierzemy w pierwszej kolejności, ale no ten wybór to jest taki tylko, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka wybór, bo mamy tylko te, można powiedzieć, opętane kawerny, czyli jakieś takie jaskinie, do których się właśnie wybierzemy i spróbujemy tam przetrwać choćby troszkę, zanim nas kompletnie pożrą przeciwnicy. Ruszamy się, atakujemy, faktycznie atakujemy, okej. Możemy też oczywiście włączyć automatyczny atak i automatyczne celowanie, ale w sumie skoro możemy atakować, to poatakujmy troszkę, będzie ciekawie, tu jakieś czaszki w ogóle leżą. Oczywiście musimy expa sobie zbierać. Zastanawiam się, czy ten autoatak nie włączyć sobie jednak, żeby on cały czas był aktywny. No bo w sumie czy jest sens to tak, chociaż mogę trzymać myszkę na przycisku myszy, no ale okej. Zobaczmy, od razu już mamy pierwszy poziom, stosunkowo szybciuśko. Więc co tu się dzieje? Większa area, a właściwie obszar obrażeń, więcej życia, większej prędkości czy więcej bloku? No większy zasięg obrażeń, to jest coś, co mi się osobiście podoba. Najpierw się okaże, że... mam trzymać przycisk, zapomniałem, tak się zastanawiam, czemu on nie atakuje. A może jednak włączmy to automatyczne atakowanie. Może później, jak będziemy mieli jakieś, nie wiem, bardziej specyficzne, konkretne ataki, to sobie to wyłączymy znowu, ale na razie, skoro te ataki są stosunkowo takie proste, to nie ma co kombinować. Widzę, że tutaj żółte się nam pojawiają też kulki z doświadczeniem. Atak speed zwiększony to jest zawsze coś, co lubię. Nie ma co ukrywać. Więcej prędkości ataku oznacza więcej zabitych przeciwników, można by powiedzieć. Ale gdzieś tam w tą defensywę też w końcu zainwestujemy, nie? Gra ma bardzo klasyczny taki retro klimat, to nie ma co ukrywać. To pod tym kątem... Można by powiedzieć, że Vampire Survivor na przykład też miał taki klimat klasyczny, nie? W końcu gra pikselowa, ale tutaj jednak te piksele są troszeczkę rozłożone w taki inny sposób. Odrzuciło wszystkich dzięki zdobyciu poziomu, to zawsze też dobra informacja. Więcej damage'u, ja mówiłem o tej obronie, ale my tu akurat obrony w tym momencie nie mamy. Co to za statystyki są nasze, a po prostu informacja o tym, jakie zdobywamy, okej. Weźmy sobie tą większą siłę, czyli więcej obrażeń. Trzeba szybciej tych wrogów kosić po prostu, nie ma co ukrywać, kosić. Tam ktoś z tarczą zaczął iść w naszym kierunku, ale ta tarcza oberwała jednym hitem i się poskładała. Nie wiem, czy to kryt był. O kurczę, oni się dosyć potrafią bronić przed naszymi atakami dzięki tym tarczom. To jakieś skrzynki są, ciekawe, czy mogę je rozwalić. Beczki właściwie, nie skrzynki. Dwa złocisze nam wypadły. Coś jest za 470 metrów po prawej, też widzę ikonkę. Bardzo duże skupisko expa dostaliśmy właśnie. Kurde, chciałbym się stąd wydostać. Czy mam jakieś uniki? Nie jestem pewien. Na południu też coś jest za 380 metrów, nazwijmy to. Expa nie zbieram. Jak mam levelować, jak nie zbieram expa? No ale trudno się dostać czasami. Oberwaliśmy. Z powrotem, jeżeli przeciwnicy nadchodzą taką hordą, nawet nasz atak, który jest obszarówką. O, fajnie, że zdobyliśmy poziom. Czy więcej życia chcę? Chyba chciałbym dostać jednak właśnie możliwość blokowania trochę obrażeń. Wydaje mi się, że to właśnie wzięliśmy, bo blok strength tam było to nazwane, a to by sugerowało siłę bloku jednak. Właściwie tak, byśmy to dosłownie przetłumaczyli. Rozwalmy tą grupkę szkieletów. Na szczęście na razie dwa ataki wystarczają. Tego co widzę, na pokonanie wszystkich. Ale zaczęły się z naszą stronę jakieś szlamy przemieszczać. I nie mam na myśli tłumaczenia półkrwistych, magicznych członków Hogwartu. Tylko po prostu faktycznie jakieś takie
jakieś takie kulki, trochę to mało pocieszne, że tak powiem. Movement speed, czy ja chcę zwiększyć movement speed? To są już na piątym poziomie rzeczy, które mogę wziąć. Więc ja nie wiem, kurczę, zastanawiam się. Chyba bym większy czy chcę większy zasięg? Ja chcę większy zasięg, chcę duży zasięg, chcę, żeby jak najwięcej ludzi obrywało, a właściwie to tychże właśnie kulek, bo to ludzie to nie są. Mam jakieś szkielety ulepszone, też zaczęły się pojawiać, mają swój własny pasek zdrowia. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że jak się ich zabije, to pewnie coś z nich wypadnie. Ale fajnie, że mają pasek zdrowia, bo od razu wiem, co mogę... O kurde, wiecie co, tak popatrzyłem, jak ten pasek zdrowia schodzi i troszkę mi się zrobiło smutniej jednak. Bo to trochę potrwa, zanim ubijemy koleżkę. A te latające, nie wiem jak to nazwać, pudingi, też niespecjalnie chcą schodzić. Na pewno nie na hita. Tam to jakieś płomieniem się zajęły, to mi się akurat spodobało. Okej, okay, dobra, tutaj robimy takie kółko, zgarniemy tego expa, żeby szybciej poziomy wbić. To akurat będzie przydatne. A więcej życia, znaczy ja wiem, więcej obrażeń, level 5. To nam pomoże trochę pewnie w tej walce, chociaż tak nie widzę po tym potężnym szkielecie, żeby jakoś szybciej, żebyśmy jakoś szybciej go tłukli w tym momencie. Ale dobra, powolutku w kierunku tego scrolla jakiegoś się tam wybieramy na południe cały czas. Musimy przetrwać, co to w ogóle jest? Musimy przetrwać te kawerny, aż będzie 26 minut. Ale to ciekawe. Aż zostanie 26 minut, ale w jakim sensie zostanie 26 minut? To jest moje pytanie. Nie wiem, nie wiem. Musimy powolutku w kierunku oczywiście tego scrolla iść, tylko że expa bym czasem chciał zgarnąć. Dobra, teraz spróbujemy. Wykorzystamy tą okazję, żeby się podnieść do góry tutaj i zrobić takie kółeczko ładne. Zgarnąć tego expika. Te skrzynki też bym zgarnął, bo tam jakieś może pieniążki będą. Tutaj skupisko expa jest też. Okej, okay, regeneracja i defensywa. Żeby nie było, że nie biorę w ogóle. Proszę bardzo. Regeneracja została powzięta, że tak powiem. Ten koleś miał w ogóle już mało HP. To mnie też cieszy. My mamy 517 HP, to nie jest wcale mało w sumie. Chociaż jeszcze nie za bardzo obrywaliśmy w tej grze, więc ciężko powiedzieć, czy tak naprawdę to jest mało. A przetrwaliśmy... only 26 minutes left, to myśmy to przetrwali już tak naprawdę, to ciekawe. Czy 4 minuty tak naprawdę gramy? To na to by wychodziło? Więcej prędkości ataku? Czy więcej obrażeń? Chyba więcej obrażeń w tym momencie. Prędkość ataku mamy może nie jakąś wybitną, ale fuck, trzeba się przedrzeć przez to mimo wszystko. Dużo tam te HP-ki biorą. 25 przeciwników jednym atakiem walnęliśmy właśnie. Ponad, być może nawet. Ciężko powiedzieć, bo taki achievement wpadł. Dobra, ten szkielet tam zaraz padnie jednak. Chyba jeden atak, może dwa. Tak jest i mamy właśnie scrollik. I teraz tu możemy sobie wybrać zdolność, co ciekawe. No tak, w sumie nam nie wypadły żadne zdolności. Biliśmy cały czas jednym i tym samym mieczem. Możemy przywołać metaliczną kulę, która będzie krążyć wokół nas, jasne. Możemy po prostu błyskawice z nieba, czy też, że będziemy wyszczeliwywać takimi gwiazdkami. Ja bym sobie tą metaliczną kulę przywołał jednak. O, to nie jedna kula. To jest spoko. Prawda, one trochę daleko od nas są. Więc no to akurat jest o tyle problematyczne, że trzeba dobrze tym kierować. Ale robi to swoją, robi to robotę generalnie. Oj, jakieś szybcy przeciwnicy się pojawili, to akurat jest też troszeczkę problematyczne. Czy chcemy zwiększyć zasięg, czy chcemy zwiększyć force? Force tak naprawdę będzie zwiększało parametry zależne od broni. Czy nasza broń jest zależna od force? Do tego nie wiem tak naprawdę. Zwiększmy sobie zasięg w takim wypadku. Ciekawe, czy zasięg też oddala te kulki. Chyba nie wydaje mi się tak, żeby to się jakoś zmieniało. Co ciekawe, ci co przybiegli, oni tak dosyć zabawnie też się ustawili, bo oni niekoniecznie atakują na wprost, oni się jednak troszkę tak próbują ustawić bardziej. A ten sernik, a właściwie ser po prostu, wypadł ze skrzynki. Jakby sernik tutaj mieli w tych jaskiniach, to by było ciekawie. Tam jest jakiś potion swoją drogą, ja go wolę zgarnąć, bo kto wie, akurat to się może okazać nie tylko po prostu potion leczenia, ale jakiś konkretny potion. No tam dużo expa wpadło. Chciałbym tam podejść, bo tam naprawdę dużo expa wpadło. Okej, okay, wszystkich odrzuciło znowu. Możemy zwiększyć nasz Astronomer's Orb, to totalnie jest dobry pomysł. Orby będą troszkę szybciej się poruszać, a to jest dobra informacja. Ja to nie mogę się doczekać, aż je ulepszymy do tego stopnia, aż będą po prostu zasuwać, tak że się będzie przyjemnie patrzeć na to. Ale na razie niech robią swoje. W ogóle tak te 26 minut było powiedziane, ja nie widzę żadnego wskazania. A jest po prawej u dołu faktycznie zegar. 24:20 sekund jeszcze. Oczywiście jak to powiedziałem, to zrobiło się mniej, tak działa czas niespodziewanie. Szansa na krydy będzie większa, ale większy pika branch to jest coś, co mi się podoba. Bo jednak nie będziemy się musieli jeszcze tak bardzo cofać wtedy po te wszystkie ekspikowe punkty, które tutaj leżą na ziemi. 200 tysięcy obrażeń już zadaliśmy naszą główną bronią. I teraz tak, czy chcę zwiększyć regenerację, siłę czy ręcia? Chcę zwiększyć... Teraz możemy crit bonus zwiększyć faktycznie. Krytujmy częściej, będzie łatwiej. Tak do 100% by nam się udało zwiększyć, to by było w ogóle super.
Mogę to bardzo długo te szkielety się utrzymują w walce. Oj, to powiedziałem. I przybiegł kolega, który ma ataki już w tym momencie bardziej takie, że trzeba faktycznie pomyśleć nad unikami. Nie taka prosta sprawa. Ma też dużo życia znowuż, więc to naprawdę łatwe tutaj może nie być. O, okej. Postanowił uderzyć. No ciekawe jest to, że jednak robi te ataki takie nieoczywiste. W sensie jakieś kółka tutaj wybiegające na boki też od niego. To jest akurat miła odmiana. Tutaj walnie znowu właśnie w ten sposób. Więc trzeba uważać. 190 metrów jeszcze wciąż do tego scrolla. Ale też umówmy się, przez pewien czas trochę żeśmy odpuścili z naszym przemieszczeniem się w jego kierunku i zbieraliśmy expa. Dobra, tutaj się dużo przeciwników pojawiło. Ja też muszę dzięki temu... O kurde, kolega po prostu wbiegł we mnie. No ja mam taki... Nie mam takiej prędkości, żeby sobie na to pozwolić. Trzeba będzie kółka wokół niego zataczać. I jego przywołańców niestety też. Shit, 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 dobra. No tak, on tutaj coś czuje, że może być naszym dosyć dużym utrapieniem. My regenerujemy nasze HP-ki dosyć powolnie niestety. Więc to jest też smutne. No, jego adsy nas troszkę bardzo... O, zróbmy kółeczko wokół. Dobra. Jakiś tutaj szkielet zbroi się pojawił. Ja muszę odejść w drugą stronę teraz, zanim on mnie tutaj znowu dopadnie. Dobra, to mu chwilę zajmie, dobiegnięcie do nas, więc mamy szansę na chwilę odpoczynku. No dobra, taką małą chwilę odpoczynku, powiedzmy. To dobrze też, że bokulki przy okazji go potrafią walnąć, także to jest akurat dobra informacja. 73 metry, 62 metry, jesteśmy bardzo blisko tego scrolla. A to nie wiemy, co to, nie wiem co to jest. 5 życia dodatkowo dostaliśmy, więc chyba to było jakieś żarcie, tak bym strzelił przynajmniej. Dobra, tam jest kolejny scrollik, więc będzie nowa broń. Aż puściłem myszkę na chwilę. No nie, ale to było nie fair, że się tam pojawił akurat w tym momencie. Dobra, co tu się dzieje? Coś nowego się pojawiło. Wystrzeliwujemy igły w randomowych przeciwników w szybkim natężeniu. Dobra, spróbujmy. Brzmi ciekawie. Zobaczmy, jak szybko te igły się będą... Faktycznie szybko strzelają. I faktycznie zadajemy też trochę obrażeń dzięki tym igłom. Możemy zacząć się przemieszczać teraz na północ. A, fakt, to mnie walnie niestety. Dobra, on nie ma dużo HP, nie ma dużo HP. Obaj w sumie nie mają panowie dużo HP. Jakbyśmy takich tutaj obu zmiażdżyli w podobnym czasie, no to nie będę ukrywał, że byłoby bardzo przyjemnie. Tym bardziej, że faktycznie zaraz mają padść. Tylko problem polega na tym, że nagle dużo tarć się tu pojawiło. Dobra, pokonaliśmy szefa tych wszystkich chochlików. To w ogóle były chochliki, impy. No dobra, czy coś by się tu przydało? Większy atak speed by się przydał niewątpliwie. Więcej szybkich ataków, żebyśmy mogli... Tam jest ta kurde rzecz, którą on wydropił. Skrzynka cała wręcz. Ale przy takiej ilości tarcz, no to ja najpierw muszę się z nich jakoś wykaraskać. A ich tutaj jest bardzo dużo. Zaskakująco wręcz. Dobra, musimy się też poregenerować trochę. Powiedziałem to, tracąc życie. Dobra, do góry idziemy, do góry, do góry, do góry. Tutaj też są kolejni przeciwnicy. Oczywiście wiadomo, oni nam nie popuszczą w żadnym momencie, dlaczego by mieli. Dobra, mamy skrzynię skarbów, która ma z kolei ekwipunek. I jak widzicie, ekwipunek będziemy sobie mogli też tutaj zapakować do nas. Więc fajnie, to jest tam może odmiana jakaś tam od innych tego typu gier. Zobaczmy, 10 defensywy, 25 życia, bloku czy crit bonus. Ja myślę, że w tym momencie jednak chcemy przetrwać, więc weźmiemy sobie to właśnie, tą nie wiem, brygantynę, nie wiem co to do końca było. Marchewki też zjemy przy okazji, bo to powinno pomóc z naszym życiem w jakiś sposób przynajmniej. Dobra, mamy kolejny levelek. Co by tu się przydało? Mówię, przydałoby się przetrwać, zwiększmy sobie życie w tym przypadku o 50. Może to głupie, bo to takie wydaje się krótkowzroczne te 50 HP-ków, tylko jacyś magowie idą, bo widzę, że są w tych szatach, no pewnie, że magowie. Jak mają szaty i są szkieletami, to muszą być magami, nie? To nie jest tak, że po prostu moda taka była wtedy, jak umarli. To totalnie muszą być magowie. Jacyś kultyści, jakiś, że tak powiem, niemożliwych do wypowiedzenia kultów, to pewnie oni, kurczę, biegają ze wszystkich stron. Zaskakująco dużo HP-ków mają. Magowie to powinni mieć mało HP, przypominam. Co to w ogóle za kłamstwa są? Dobra, jeszcze jakoś żyjemy. Jeszcze jakoś żyjemy. Szukamy takich luk między tymi przeciwnikami. Swoją drogą, myśmy tutaj dużo szli po lewej, jak się okazuje. Więcej damage'u. Nie no, więcej attack speedu. Więcej attack speedu. Musimy naszego kolegę zmusić do tego, żeby tym mieczem częściej wymachiwał. To będzie nam łatwiej wtedy. Tak mi się wydaje, może też powinniśmy jednak trochę damage'u za chwilę dodać. Nie zmienia to faktu, że chcielibyśmy bardzo gorąco pójść do góry, ale to jest na razie problematyczne. To wybranie się do góry, kiedy taka chmara przeciwników właśnie z góry nadciąga. 282 HP-ki na 728, no to jest grubo poniżej połowy. Na szczęście oni nie są w stanie do nas dobiec, tutaj się zrobiło spokojniej. Zgarniemy sobie więc tego expa i już ciśniemy do góry. Mamy szansę na zwiększenie base crit chance dla naszej zdolności. Tylko czy ja chcę, bo to jest tylko 0,05 tak naprawdę. Bardzo mało by się wydawało. Aż brzmi dziwnie, więc wezmę, bo skoro tak mało, to może
Może ja czegoś po prostu nie wiem. Dobra. Może ja czegoś nie wiem. Na pewno widzę, że zaczęło się nagle dosyć łatwiej nam przebijać przez tych przeciwników, więc może faktycznie ten kryt nagle zadziałał tak wybitnie wręcz i szybko, kto wie. Może ja też po prostu czegoś nie rozumiem. Jeśli czegoś nie rozumiem, to oczywiście liczę na was, że napiszecie mi w komentarzu, że po prostu jestem nieogarnięty. Tego bym się spodziewał, generalnie. Dobra, zbieramy więcej expa. To jest koleżka, który ma... No, on ma zbroję, znaczy on ma tarczę przede wszystkim, co mnie bardzo smuci, bo przez tą tarczę pewnie dłużej go będziemy bili. Te szlamy się z kolei rozbijają teraz na, kurczę, dodatkowych pomniejsze jeszcze, co jest niespecjalnie przyjemne. Czy uda nam się rozwalić to? O, super, niech zapłoną. Ogniska i szumią knieje. My się przemieszczamy dalej do kolejnej beczuszki. To jest marcheweczka, już 330 HP. No proszę bardzo, jak się pięknie regenerujemy w tym momencie. To jest właśnie przykład tego, że można, jak się bardzo chce. Dobra, idziemy do góry dalej, idziemy do góry. Próbujemy do tej 705 dotrzeć. Jednak, chociaż czasami expa też się wypada trochę zebrać. No ale w sumie jak biegliśmy w dół, to pewnie trochę expa też zostawiliśmy za sobą. Jak widać zresztą. 10% atak speedu dla tych naszych igiełek. Zgarnijmy je sobie. Więcej igieł, więcej strzałów. A właściwie strzał i dzięki temu więcej też obrażeń. Idziemy dalej. Do góry, nie ma co. Może do 400 HP dotrzemy, kto wie. Już jesteśmy, z tego co moja matematyka każe mi mówić, powyżej połowy HP. Więc jest to jakiś sukces już, tak naprawdę. Dobra, rozwalimy sobie tych tutaj. Oj, 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 tyle by było z tego gadania o HP-kach. Dobra, jakieś pieniążki wpadły przynajmniej. Żeby nie było, że za nic te HP-ki straciliśmy. Dobra, tutaj to wszystko weźmiemy i biegniemy dalej do góry. 602 metry odległości, kroki. No tak, chciałem pójść w kierunku tego expa tam, ale nie, to się nie wydarzy. Dobra, tutaj dużo zabiliśmy przeciwników. Skarim chociaż to, co tu jest pod ręką, bo zawsze to jest poziom jakiś. Chcemy po prostu zwiększyć attack speed, bo tu jest też fajna rzecz, 15% terenu i zasięgu. Ja myślę, że to możemy, ten weapon proficiency. Dzięki temu będziemy mogli coraz dalej bić, tylko że te tutaj kurde potwory to takie trochę silniejsze się wydają. Tutaj dużo expa po boku było. A tak przybiegły z jednego kierunku. My jesteśmy w stanie je rozbić, tylko dopóki nas nie próbują otoczyć, nie? Jeszcze impy z kolei się pojawiły kolejne. Nie, może zostawiliśmy je tutaj po prostu na plecach wcześniej. Kto wie? Czy więcej życia chcę? Nie, chcę więcej damage'u w tym momencie już. W tym momencie to już jednak damage jest dla mnie. O, tam różowe się zaczęły pojawiać te expiki. Nie wiem, czy to był dobry ruch, żeby się po nie wrócić. Zielone żelki też nie są najbardziej mile widziane. 313 HP. Żyjemy cały czas, ale co to za życie, można by powiedzieć. Dobra, próbujmy coś zgarnąć, cokolwiek. Na szczęście jakaś taka główna fala się chyba troszkę uspokoiła. Przy okazji więcej expa wpada też. Crit bonus, crit chance. Wiecie co, szanse na kryta sobie podniesiemy. Miejmy największą możliwą, tak żebyśmy mogli może kiedyś do setki dobić. Oh shit, ale u nich piękny, nie do końca jednak. 294 HP. Dobra, 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 nie jest źle, nie jest źle, nie ma tragedii, jeszcze nie ma tragedii. 250. Patrzę na te HP-ki po prostu i cierpię, że tak powiem. Widząc, jak bardzo obrywamy cały czas. I jak bardzo nie zgarniamy expa mimo tego obrywania. Chociaż czasami coś wpadnie. Czasami coś się do nas zbliży. Na przykład marchewka. Dobra, kolejny poziom. Więcej defensywy, więcej podstawowej defensywy, tak żebyśmy mogli mniej przyjmować obrażeń na mordkę. Tak po prostu obrywając. O, tu przed kolega, który połowę życia już stracił. Chcieliśmy go bardzo z tyłu zostawić, że przyszedł z góry. Bo zakładam, że tak to działa. O, dobra. Beczuszki, beczuszki. Nie było tam żadnej marchewki ani nic. Ale czyste golda zgarnęliśmy już. Ciśniemy teraz na boczek. Tak hardo pomiędzy przeciwnikami. Ciekawe, właśnie prędkość. Nie zainwestowaliśmy w ogóle w prędkość, teraz trochę żałuję. Przydałoby mi się trochę więcej prędkości jednak. Chociaż, a tutaj tak pięknie unikamy, że aż do 300 nam się HP-ki wróciły. Tym bardziej też, że ten nasz cel jest teraz po prawej już, a nie w górę, ani w dół. Dobra, to będzie kolejny exp. Dobrze, że zbiliśmy sobie to lepsze przyciąganie expa. Nie mamy nigdzie natomiast, kurczę, informacji o tym, żebyśmy mieli okazję dostać... Nie, jest movement speed, proszę bardzo, 5% movement speedu to bierzemy. Troszkę szybciej, to 5% to nie jest dużo, ja wiem, ale no jakby lepsze to niż nic, nie? 261, duży, pojawił się jakiś tutaj szkielecik, który też jest oczywiście pewnie magiem. Ma ataki nietypowe, więc jest prawdopodobnie silniejszy, a co oznacza to też, że nam zdropuje coś ciekawego, jeżeli to oczywiście przeżyjemy.
co on tutaj wyprawia. Bo to jest dosyć ważny element, że tak powiem, tej sytuacji. O, dostaliśmy movement speed jako bonus. Dobrze, że tego uniknęliśmy. Dużo hapeków nagle uzyskaliśmy też. Dużo marchewek, super. Marchewki tutaj są MVP naszego meczu. Dobra. Zobaczmy, co tutaj możemy. Ten się znowu pojawił, znowu wybiegł skądś tam. On jakąś windą przejechał, albo taksóweczkę znalazł po drodze. W piekłach, czy gdziekolwiek jesteśmy. W jakikolwiek, czymkolwiek są te jaskinie. A, 512, jest okej. Próbujemy się przemieszczać. 122 metry do tegoż. Tutaj jeszcze ten promieniem. Nawet nie był promień, tą piramidką agresywną dostaliśmy. Jest poziom. Czy mamy gdzieś movement speed? Mamy. Swift, a nie sweet. 0,2 metra na sekundę. Dobra, bierzemy. Bierzemy i inwestujemy w prędkość teraz. Chcemy się wymykać spod tych ataków, żeby móc w razie czego szybko reagować. I pozwolić sobie na... Teraz jest na chwilę spokojniej. Pozwolić sobie właśnie na taki spokój. Że się nie martwimy za bardzo, jak widzimy raszującą ekipę szkieletów, tak jak teraz. Mimo, że nagrałem to bardzo źle. Ale jest serek. Jest 41 metrów do nagrody, po którą idziemy. I zaczniemy się wracać, bo trzeba będzie całego tego expa zebrać, który tam zostawiliśmy za plecami. O! A nie, przepraszam bardzo, nie będziemy się musieli wracać, bo to nam zapewni expa, bo to był pick-up, że tak powiem. Czy chcemy więcej movement speedu? No ja nie widzę opcji, żeby nie. Więcej movement speedu nam naprawdę ułatwi tą rozgrywkę. Dużo expa wpadło, jest kolejny poziom. Weapon proficiency bierzemy, czy bierzemy większy zasięg, znaczy większy rozmiar naszych ataków? Myślę, że weźmiemy sobie, to też nam da większy rozmiar, ale naszej głównej broni. Myślę, że to jest okej. Nasza broń musi być duża i potężna, nie ma co ukrywać. Czy więcej movement speedu? Więcej movement speedu to zawsze jest dobry pomysł, to już ustaliliśmy wcześniej. Tutaj kolejny poziom, zwiększmy siłę może naszych, nie, zwiększymy sobie blok. Zwiększymy sobie blok, żeby wyjść z tej sytuacji. Dużo tego expa naprawdę leci do nas wciąż. Pick-up range sobie też zwiększmy, to będziemy więcej w trakcie walki. Czysty level już mamy wbity. Metabolizm, regenerację wtedy zwiększymy. I chyba wolę większą defensywę jednak. Agregacja nie jest taka tak kompletnie tragiczna. Zwiększmy sobie attack speed znowu, żeby szybciej bić tym mieczykiem naszym. No i dalej, co by tutaj tym razem? Crit chance, pick-up range. Możemy jeszcze pick-up range wydłużyć. Zróbmy. Będziemy zbierać jeszcze z dalszych zasięgów. Dalej nam lecą te wszystkie. Dużo tych kulek zostawiliśmy ze sobą. Zwiększamy tym razem damage, bo jakby tego damage'u to nie mamy za dużo. Kulki się skończyły. Smutna informacja na teraz, ale niestety kulki się skończyły, co nie zmienia faktu, że bardzo dużo żeśmy kulkami, że tak powiem, zyskali. Dużo do nas przyleciało na expa. Co chcemy teraz zrobić? Force. No nic się tutaj nie dowiem w tej kwestii. Ja chcę Force'a wbić. A wbiję Force'a. Szczanelujemy sobie Force'a więcej. Pyk, dobra. Teraz trzeba tutaj w dół przejść jakoś. Cholerne tarcze szkieletów. Najbardziej problematyczna kwestia póki co. Dobra, nawet nie mam w sumie kierunku teraz, w którym mogę iść. Nie mam niczego na mapie, co bym chciał zebrać. Więc jedyne, co mi pozostaje, to po prostu próbować przeżyć. A to może nie być takie łatwe. No oczywiście expo cały czas będziemy zbierać. No i tego kurczę jednego z tych... cały czas rzucających w nas atakami przeciwnika. O, pojawiło się 30 metrów coś. Super, to chyba kogoś zabiliśmy, nawet nie zauważyłem kiedy. Okej, zgarniemy sobie. Możemy sobie wybrać na przykład właśnie te piorunki, które będą biły tu i tam. Zróbmy to w takim wypadku. Proszę bardzo, tam jakaś złota czaszka w ogóle była. Co to jest? Berserker's Rage, to jest tymczasowy bonus do attack speedu. Okej. Faktycznie szybciej chcieliśmy bić. I jeszcze teraz możemy sobie tutaj podziałać. Więcej bonusu skrytu, zróbmy to. Ale fajnie on tak szybko bije, kurczę, to mi się podoba. Puf, puf, puf. Mam nadzieję, no to niedługo chyba, nie wiem, to potrwa. Mam nadzieję, że jak najdłużej, bo... O, już się skończyło. Oczywiście się skończyło, jak tylko powiedziałem, że chciałbym, żeby to potrwało. To nie mogłoby być inaczej, rzecz jasna. Dobra, ale ta prędkość naprawdę daje mi okazję do wymknięcia się z najtrudniejszych sytuacji. Dobra, pyk. Pyk. Bijemy chłopaków z tymi, mam wrażenie, że z jakiegoś powodu, że rzymskimi tarczami. No w sumie to nie wiem, w jakich lochach jestem tak naprawdę. Nawet nie są lochy, tylko w jakich jaskiniach jestem. Weźmiemy sobie więcej movement speedu. A czemu by nie? Tego krocia kiedyś nawet pokonamy, prawdopodobnie. Skupany się bardzo długo trzyma, tak swoją drogą. Ale myślę, że kiedyś nam się go uda pokonać. 221, zadajemy mu obrażeń. Za każdym jednym razem. Tam jeszcze przy okazji od kulek obrywa i w ogóle. Więc trochę go to bolą rzeczy. On postanowił na razie zresortować do tych samych ataków w kółko. Ciekawe.
No i właśnie w tym momencie to oczywiście zmienił. Ale tak bywa. Też się zaczął zbliżać strasznie. Poczuł chyba takie, dobra, I need to do it myself. Na tej zasadzie działanie. Kurde, ale tych wszystkich wilkołaków czy cokolwiek to jest się nagle pojawiło. Ja się tu muszę jakoś wydostać. To nie jest takie banalne. Dobra, idziemy tutaj. Tam jest nasz szkielecik, który zaraz padnie, nomen omen. Zadaliśmy już milion obrażeń. Szkielet jest w kiepskim miejscu, żeby umrzeć, bo nie mam jak to podejść do... No pokonaliśmy tego lord. To był szkieleci lord. Co ciekawe. Pokonaliśmy go, tylko że jak tam teraz dotrzeć? Może zdobędziemy poziom, nam niestety nic nie daje. Możemy sobie ewentualnie atak speed zwiększyć, żeby troszkę jeszcze bardziej popchać do przodu te nasze możliwości ofensywne. Bałem się tylko, że troszkę nam zawodzi ofensywa tak po prostu. Nie jesteśmy za bardzo... Chociaż teraz się zrobiła chwila spokoju, powiedzmy, takiego małego. Bardzo bym chciał wykorzystać to, żeby zgarnąć tą rzecz, którą tam żeśmy zdropili. Zobaczmy, jest skrzyneczka. Świetnie, co my tutaj możemy zrobić? Długie palce, to chyba jest poziom po prostu, to nie jest skrzynka. Pick up, może nie, crit chance. A zróbmy 6, dexterity, 6 attack speed i 10 crit chance, okej. I tu jest skrzyneczka, co my tu możemy zgarnąć? Możemy zgarnąć kapturek, więcej movement speedu. Możemy buty, więcej movement speedu i możemy też na crit chance wooden ring. Wiecie co, weźmiemy sobie ten wooden ring, bo chcę jakby krytować więcej niż mniej. Gdzieś ten kryt może nam jednak dużo zrobić tak naprawdę w rozgrywce. Shit, zaciąłem się na nagrobku, najgorzej. Każdy wam to powie. Na nagrobku się najgorzej zaciąć. Dobra, trzeba tu jakoś przejść znowu przez tą całą eskapadę. Spróbujmy. Ile mamy jeszcze minut do końca tego lochu? 10. Oj. To będzie ciężko. Chociaż w sumie my tak jesteśmy na niskich HP-kach od prawie 10 minut chyba. 550 tysięcy damage'u z Phantom Needles. Okej, to był jakiś quest, który wykonaliśmy w tym momencie. Więc mogę się z tego przynajmniej ucieszyć. Jest kolejny poziom. Czy więcej życia nie chcę? O, to jest pytanie. Nie, zwiększmy sobie może crit chance na Astronomer Orbsach. Tam jest tylko... Tam jest mało tej crit chance, żeby nie było, ale... Ale co mi tam? Kto Boga temu zabroni, że tak powiem. Ja w ogóle mam poziom 39 aparentnie. Dobra, przebiegamy sobie tutaj. Świetnie, duże kryształki, dużo ich też jest po prostu. Czy możemy coś ciekawego tutaj zrobić? Pika Branch oczywiście podbijemy, niech z dystansów nam się wszystkie, że tak powiem, pojawiają w garści. To jest i przyjemne, i dobrze wygląda, i jest też przydatne. Dobra, co my tu możemy dalej zrobić? Pokonujemy tych. Tutaj oberwaliśmy niestety. Dobra, nie widzę niczego na bokach mapy, żebyśmy mogli się gdzieś konkretnie kierować. O, ci są na szczęście słabi. Wydają od razu bardzo szybko. To mnie cieszy. Jest kolejny poziom. Metabolizm, czy może movement speed na ability? A, dobra, movement speed na ability. Kurki się chyba zaczęły po prostu ruszać szybciej, tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Ale faktycznie trochę szybciej wirują, więc... To chyba zaczęło odnosić zamierzony skutek. Dobra, sięgniemy trochę do góry. Zobaczymy na te wszystkie ślamazary, które sobie tutaj krążą. Dobra, 2000 HP-ków już zdążyliśmy w ciągu tego meczu zregenerować. To wcale nie mało. 457 HP-ków. Co my tu mamy? Lightning Strike, 20% damage'u na te igiełki, ale możemy też po prostu Force zyskać. Nie, zróbmy sobie Lightning Strike. Zwiększy się też teren walnięcia samego, a to jest akurat dobra informacja. One stosunkowo często biją, ale właśnie mogłyby bić też szerzej, że tak powiem. Dobra. O, tam scroll wypadł, no i to mi się podoba, tylko trzeba po niego teraz dotrzeć jeszcze. 40% HP-ków. Electrified Orbs. Nasze orby zależnie od movementu dodają dodatkowe obrażenia. Dobra. To mi się akurat podobało, ja teraz tutaj przeżyję. Zależnie od movementu, co? Ciekawe, na czym to dokładnie polega. Może po prostu, że jak ktoś nie wpadnie, to dostaje obrażenia. Tak by było najprościej to zrozumieć. Lightning Strike, czy chcemy więcej atak speedu na tym? Chcemy. Niech częściej biją te ataki. No dobra, to co? 8 minut do końca tej całej wielkiej afery i ja wciąż nie wiem, czy... Czy nam się to uda przetrwać? Ale to chyba dobrze, jakbyśmy za pierwszym razem zrobili całą mapę,
No w sumie to nie wiem, może to nie ma znaczenia aż takiego. Może właśnie to jest zaplanowane, żeby aż pierwszą mapę jednak w jakimś tam stopniu zrobił. I ja wcale nic niesamowitego nie robię. Dobra, pyk. Pójdźmy sobie do skrzyneczek, do beczuszek. 2, 8, 3, okej. Oh shit, one się tak nagle pojawiły. Ja ich nie zauważyłem. Jedna mnie znowu, one się faktycznie respią z ziemi bezpośrednio. Trochę bolą ich ataki. Nie ma co ukrywać. Dobra, no to szkielety, nie wiadomo gdzie, kiedy kto kogo powołał. Tak, do kadry od razu. Pochował 10% więcej zasięgu. To się może przydać, po prostu. Dobra. Tutaj nam się to wydaje. Oni nie są za bardzo silni pod kątem HP-ków. Problem polega na tym, że jak się pojawiają, jest ich na tyle dużo, że jest problem przez chwilę. A fuck! To HP-ków. Nie wiem, czy nam się uda przetrwać. Nie wiem, czy nam się uda. 7 minut do końca. No to nie jest duży okres, więc może. Shit, shit, shit. Dobra. Czy coś w tych beczkach? Nie, nie ma nic w beczkach. Oczywiście, że gdzieś by mogło być coś w beczkach. Dobra. O, okidoki. Zbieramy expo. Oczywiście musiałem wejść w nich. Trochę zaczyna mi się w oczach plątać, szczerze mówiąc, kiedy jest tyle ataków różnych. Więc tak, można popełnić prosty błąd czasami. Dobra, idziemy cały czas naprzód. Okej, jest poziomek. Poziomek się przyda nam, trochę odpoczynku nam to da. Zwiększmy sobie range w takim wypadku znowu. O, proszę bardzo. Tutaj coś podnieśliśmy jeszcze. Angelic Boon, Angelic Boon. Movement i znegujemy pobliski damage, ciekawe. Więc mogę się tłuc ile chcę z nimi. Oj. Dobra, dobra. Już nie mamy żadnych buffów, boonów ani niczego w tym stylu. Trzeba się mocno pilnować. A w takiej sytuacji pilnowanie się nie nadchodzi zbyt łatwo. Dobra, dobra. Wybiegamy, wybiegamy. Proszę się odsunąć, 62 HP, 63 HP jest poziom. Trochę się odsunęli przynajmniej dzięki temu. Dobra, zwiększamy siłę bloku. Zawsze coś. 16, o, mamy bardzo mało HP. No i niestety. Nie udało nam się przetrwać pierwszej rundy, moi drodzy, ale uważam, że całkiem niezły wynik. 46 level. Byliśmy stosunkowo blisko, 24 minuty graliśmy tak naprawdę. Tenże oto właśnie level. Możemy teraz sobie wrócić do obozu. Tu się podblokowywały różne rzeczy. Na przykład nam się odblokował łucznik. Jako postać, którą możemy zagrać, proszę bardzo. Jakieś tutaj się jeszcze kamienne rzeczy też podblokowały. Mamy łucznika teraz. Tutaj może podejść, zobaczyć, tu są questy na przykład. Różnego rodzaju, które możemy wykonać, jak nie mam. I te wykonane również. To też w różnych miejscach pewnie, tak. W różnych miejscach będą te questy. Tutaj mamy rejestrację. To ciekawe. Okej. Okay. Do tego, mam wrażenie, że nie korzystaliśmy z tego wcześniej. Tu mamy jeszcze przy okazji blessingi, no tak. Mamy 4800 golda, więc tu możemy powydawać na różne rzeczy, moi drodzy, i dzięki temu stać się silniejszym na kolejne rany. To oczywiście zawsze spoko informacja. Ktoś w ogóle chyba jest, mam wrażenie. A bo to grzyby są. Są grzyby jedne. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało House of Torment. Prosta, sympatyczna, mimo wszystko jedna gra o dosyć retro grafice, która może jednak przyciągnąć uwagę i może być przyczyną do dobrej zabawy. Gra ma obecnie na Steamie, jak się możecie domyślić, overwhelmingly positive recenzje. Co ciekawe, większość tych gier właśnie z tego gatunku ma bardzo dobre recenzje. To jest trochę zastanawiające na swój sposób. Ale co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach, a my się usłyszymy już niedługo w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!